zbliżać Polskę do socjalizmu, to święty obowiązek każdego członka partii. Dokładnie, no to ja bym chciał powiedzieć tutaj, że wszystko praktycznie to zrobiłem, to jest fake, bo nie ma takiego czegoś jak towarzysz Marcel w sensie jednostki, bo nazywam się Marcin Krasucki i jestem studentem socjologii na 5. roku. Chodzi o to, oczywiście nie jestem zwolennikiem kapitalizmu, wszystko to zrobiłem dla takiego testu, myślę. I myślę, że ten test wyszedł cudownie, bo po pierwsze towarzysz Michał wziął za prawdę to, co powiedziałem. Ludzie wzięli za prawdę to, co powiedziałem, ale najważniejsze, towarzyszu, zwolennicy kapitalizmu i tego z Austriackiej Szkoły Ekonomii też to wzięli, bo Nora na fanpage napisała właśnie członkini chyba i tam właśnie proponowała jakąś tam deterministyczną siłę, że system, w którym będą silni, będzie musiał oddziaływać na słabych i wtedy staną się silnymi, no rozumiesz, po prostu. No zrobiłem, że zrobiłeś fake i naprawdę myślisz, że towarzysz Michał to wszystko łyknął, tak? Że ja uwierzyłem, że jesteś komunistą. Że choć przez minutę wierzyłem. Słuchaj, bo ogółem chodzi o to, że faktycznie połączyłem te systemy, ale ja to wziąłem z Edwarda Konkina, tak? To jest taki idol. I właśnie wziąłem, musiałem się nauczyć jak najbardziej tych kapitalistycznych bzdur, no i właśnie wziąłem Edwarda Konkina, który właśnie, on to łączy te dwa systemy. Bo to jest taki właśnie skrajny libertarianizm. A czy ty masz świadomość tego, że był taki polski Żyd o nazwisku Krasucki, który był przywódcą francuskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej? Mówiłem, jestem na socjologii. To, że dałem Bazylowa, to też jest trochę fake, bo poprosiłem po prostu alt towarzysza, żeby mi ten zrobił zdjęcie. Ja nawet nie przeczytałem tam wszystkiego, tam pisało właśnie o pauperyzacji tych mniejszych rolników. No rozumiesz, skoro fake, musiałem tutaj te wszystkie dane, które... Okej. Te wszystkie dane, które też podałem, to też był fake. Tylko sprawdzałem, czy w ogóle taka książka istnieje i czy ma tyle stron. No i wiesz, myślę, że to, co zrobiłem, to jest dobre, no bo wiesz, jeżeli ma powstać tutaj wielki ruch, no to będzie dużo fejków, będzie, ale to będą, wiesz, w sensie działania negatywnym. To był taki test, myślę, że dobrze mi wyszło. No dobra, i chcesz jeszcze coś powiedzieć więcej, bo już wiesz, przyjechałem, tak. Wyszedłem z domu, nastawiłem się na rozmowę i tak może nie tak, wiem, czy wrzucać. Może tak, czy uważasz, że po prostu moja sztuka aktorska przekonała, że jestem faktycznie kapitalistą? Nie no, słuchaj, ja jeszcze raz bym prosił o to, żebyśmy rozdzielili kwestie klasowe od kwestii ideologicznych. Tak, chodziło po prostu o zwolennika. Jako, ale nie ma czegoś takiego jak zwolennik systemu. Jest. Czyli kradzieży. Słuchaj, ogólnie bardzo przekonująco wypadasz jako antykomunista, wiesz, bo ogólnie to jest tak, że to antykomunizm to jest jak tęcza, no tam są różne kolory tego antykomunizmu. Tak. To właściwie mnie to tam wszystko jedno, czy socjaldemokrata, czy neoliberał, czy konserwatysta. Ja to wszystko wrzucam do jednego worka i to na przykład było dobrze widać. Wiesz, ja dzisiaj rano, zanim, jest rano, ale ja jeszcze rano, jeszcze zanim to zrobiłem, nagrałem film o PPS-ie, gdyż akurat dzisiaj się tam prosili mnie o to, żebym się ustosunkował do PPS-u i akurat zobaczyłem, że dzisiaj jest rocznica powstania PPS-u, tam 17 listopad 1892. Więc uznałem, a dobra, jak jest 17 listopad, to akurat o tym PPS-ie nagram. No i tak sobie gadałem o tym PPS-ie i kluczowe jest to, że ten PPS tam mówił troszkę o socjalizmie, jakiejś demokracji, jakiś pierdu, ale kiedy przyszło co do czego, czyli do wojny o wyzwolenie Polskę w roku 1920 roku i był Paul Refkom, a więc Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski, Feliks Kohn, oni mieli tutaj właśnie
program wyzwolenia polskiego proletariatu, no to ten PPS razem z polskimi obszurnikami, razem z polską burżuazją, razem z różnymi faszystami, wszyscy razem, od jakiejś takiej pseudolewicy aż do faszystów, oni wszyscy razem przeciwko komunizmowi, więc to wiesz, no, antykomunizm ma różne oblicza. Dokładnie, towarzyszu. Od PPS-u do wiesz, do tutaj skrajnych prawaków. Mhm. Ale ty to wiesz, bo tak mówisz fake, ale to znaczy, że ty nie masz poglądów? Czy się wstydzisz swoich poglądów, czy jak? Nie no, przecież powiedziałem, że będąc się kapitalistą, to wiadomo, kim no. jestem. Nie no, ale to wiesz, ja powiedziałem, z nurtu maoistycznego, a dokładnie jeszcze nawet maoistyczna polpotowskiego. Nie wiem, czy interesowałeś się nurtem polpotystowskim? Słuchaj, no Pol Pot się wychowywał w Paryżu, tak jak no ja. Tak, no tak, on tam chyba, stop, czy on tam nawet doktora nie miał? No tego nie wiem. No dobrze, ale... Raczej to nie był chyba jakiś, wiesz, no... Nie interesowała go kariera akademicka. Dobrze, ale bardzo polecam do zapoznania się właśnie z tym nurtem, bo no. są nieprawidłowości, że wiesz, że on tam wszystkich zabijał, a właśnie jest tam, jeżeli się można przyjrzeć, bo i jak nachodziła tam demokratyzacja, tak, że na przykład przyszły oddziały Czerwonych Chmerów i bach, od razu ludzie musieli, znaczy proletariat musiał uzyskać ten, demokratyczne struktury i sam tam podejmował ale działania. Ale ty znasz taką bajkę, coś tam o Jasiu, czy tam jakimś innym dziecku, który cały czas krzyczał, że jest wilk. Tak, no wilku. Więc wiesz, więc raz tam właśnie krzyknął, jest wilk, wszyscy wstali i uciekli, i wszyscy stali mu pomóc, ale nie było wilka, ja się śmiał. Drugi raz właśnie też krzyknął, że jest wilk i też mu nikt nie, i wszyscy mu pomogli. A trzecim razem, kiedy rzeczywiście był wilk, no to wszyscy uznali, a to taki jajcarz, on nigdy nie, on zawsze mówi takie fejki. No to nawet nie będziemy wstawać, mu nie pomożemy, a ten wilk rzeczywiście przyszedł. I ten, więc ja mam teraz pytanie, bo tak wiesz, już nie pamiętam, ile tutaj wiesz, już mówiłeś o sobie, że jesteś zwolennikiem austriackiej szkoły, ale że stop, jesteś stop. Kapitalistą, ale więc ja nie wiem, na ile ta twoja, w tej chwili ten twój polpotyzm, to też nie jest fake, no. Przecież mówiłem, że wszystko to był sprawdzian. No. No czyli rozumiesz, że wszystko, co było w pierwszym i w drugim odcinku, jest fałszywe. Nauczyłem się tych bzdur, żeby po prostu sprawdzić. A teraz już twój polpotyzm jest na serio, tak? Powiedziałem dwa składniki ideologiczne, maoizm i polpotyzm. Maoizm. A ty słuchałeś tych moich rozmów z Bruno Drwęskim? A może tam jedną? No bo wiesz, no on był maoistą i to dość długo. Chyba do dzisiaj zresztą jest, no to... No wiesz. Ale no ja też jestem. No. I jak ty rozumiesz maoizm... bo wiesz, no ujawniłeś swoje imię i nazwisko, no to wiesz, ten maoizm to tym się różni od ale innych... Ale to jest popularne nazwisko, więc nikt... Tak. No bo wiesz, no... Na przykład w takim Peru, no to tam była taka organizacja założona przez Abimaela Guzmana, która nazywała się Świetlisty Szlak. Właśnie organizacja odwołująca się do maoizmu. Organizacja ta, nie wiem, znasz historię Świetlistego Szlaku? Niestety nie. Więc gościu był profesorem filozofii w stolicy Peru. No i jako profesor filozofii stworzył partię komunistyczną, która następnie w latach 80. rozpoczęła walkę partyzancką w Peru przeciwko Fujimoremu. No i wiesz, to była bardzo, bardzo duża, poważna organizacja. Tam doszło do wojny domowej. W końcu tego Guzmana złapali. No ale oficjalnie no to ten Świetlisty Szlak i ileś różnych organizacji maoistowskich, no to są na tych listach, wiesz, organizacji terrorystycznych. Więc jak człowiek w Polsce mówi, wiesz, określa siebie trockista, to trockista, to taki, co tam albo na uniwersytecie siedzi, albo w kawiarniach, albo w Starbucksie. Trockistów to nikt się nie boi, a jak ktoś sobie mówi maoista,
Maoista, ci to robili rewolucję. Robili rewolucję w Chinach, właśnie w Indochinach, w Peru, w iluś różnych miejscach. Więc to jest, wiesz, no troszkę taka, wiesz, pokazanie, że ty jesteś, no, prawdziwym zagrożeniem dla kapitalizmu, przynajmniej, że wiesz, ci Maoisi zazwyczaj są bardziej odważni i zazwyczaj ci Maoisi to się konspirują, no, więc taki Maoista, który na dzień dobry się dekonspiruje, to nie wiem, czy to jest taka dobra, wiesz, dobra rekomendacja dla maoizmu, no. Ale powiedz Myślę, mi, że... jak ty sobie wyobrażasz maoizm, wiesz, w krajach nowoczesnego Zachodu, gdzie, no, ta tradycyjna baza społeczna maoizmu, czyli chłopstwo, no, znika. Na naszych oczach znika. To jest prawda, ale to, że, wiesz, będąc maoistą, nie mam odniesienia tylko do tej części świata, ale co do chłopstwa, myślę, że to jest podatny grunt po prostu. Ale... Bo słuchaj, bo ty wcześniej powiedziałeś, że jesteś martwy kapitalista. I chłop to jest właśnie właściciel środków Ale produkcji. Chłop to jest towarzyszu, taki pół oddzielaj kapitalista. tamtą fikcyjną postać No. od teraz realną. Nie, nie, ale wiesz, no to zawsze jest tak, że w kłamstwie jest element prawdy. To nigdy nie jest tak, że wiesz, że kłamstwo jest całkowitym kłamstwem. Ale... Czyli, i to jest właśnie... To jedna z rzeczy, która mnie odróżnia od maoizmu, to jest to, że jak masz tą flagę chińską, to masz tam te cztery gwiazdy. Tak. I te cztery gwiazdy, to one symbolizują proletariat, okej, okay. Chłopstwo, nie do końca okej, okay, ale jednak okej, okay. Pracującą inteligencję, też nie do końca, ale jednak, no i mamy czwartą gwiazdę. Czy wiesz, co to znaczy ta czwarta gwiazda? Nie wiedziałem o tych trzech pierwszych, więc czwarty też nie znam. Czwarta gwiazda to znaczy narodowa burżuazja. To jest sojusz czterech klas społecznych, które są według Mao właśnie taką siłą właśnie rewolucji maoistowskiej. No. Więc no, to jest jedna z rzeczy, która mnie od maoizmu odrzuca. To znaczy taki sojusz właśnie proletariatu, chłopstwa z narodową burżuazją w walce przeciwko imperializmowi. Ja jestem za walkę z imperializmem, ja jestem nawet za sojuszem jakimś takim ludowym przeciwko imperializmowi, ale po co nam w tym sojuszu burżuazja? No? Słuchaj, nie umiem zbytnio ci odpowiedzieć na te tematy, no. Ale słuchaj, ale to kto jak nie maoista ma mi odpowiadać ale na pytania po prostu w sprawie rewolucji maoistowskiej? No. Nie znam się na tej fladze. Tak? Nie wiem, czy to na pewno te symbole. No, ale jeżeli mówisz, że tak jest, to no. Słuchaj, no tu chodzi tu bardziej o strategię, tak? No tak, tak. No, no to w taki sposób bym ci wytłumaczył. Ale słuchaj, ale ty długo ty jesteś tym maoistą, czy nie wiem, od tygodnia, od roku? Od 2 lat. Od 2 lat. I jak tam wygląda właśnie działalność, twoja działalność? Bo wiesz, to ja od 2 lat to ja w Polsce nie jestem, nawet dłużej. Rejonowo tutaj tylko. A rejonowo to gdzie? W Polsce? Czyli poza po... Tak, w Polsce, wiadomo. Ale ty z Warszawy jesteś? Nie, nie, nie. Mniejsze miasto. Aha, mniejsze względem Warszawy, większe względem większości. Aha. Więc, bo wiesz, bo w tym momencie miałbyś na przykład możliwość powiedzieć właśnie masom, słuchajcie, ja tutaj tworzę partię maoistowską, skąpcie, no. Tylko jeśli ty się, wiesz, no, nie konspirujesz się przed policją, bo podajesz swoje nazwisko, ale konspirujesz się przed masami, bo nawet nie chcesz podać nazwy organizacji, gdzie ta organizacja jest, co robi, wiesz, no. Jesteś ale... doskonale zakonspirowany. Tak, tylko jeżeli chcę tutaj o organizacji, no to organizacja tak zwana kanapowa, więc no. Na razie tutaj nie ma szans na nic więcej. Aha, bo to, wiesz, czy ty znasz tą operę Wschód jest czerwony? Nie, nie znam. A co ty w ogóle znasz z tego maoizmu? Ale mimo od tego. Co to w ogóle jest? Opera Wschód jest czerwony? O czym no to opowiada? Jest taka, no to jest historia rewolucji chińskiej właśnie w takiej formie, wiesz, w formie operowej, że jest to taka, nie, no. Piszesz na YouTubie, to jest to, wiesz, taka aha. Piękna, epicka. Wiesz, no to jest w ogóle cały taki kontekst, no, że do tej pory no to opera to było coś przedstawiające historię jakichś królów, rycerzy, szlachty, bogów, a w krajach komunistycznych właśnie no to
postanowiono stworzyć operę proletariacką, gdzie bohaterem tej opery proletariackiej będą zwykli ludzie, będzie lud. No, akurat w tym kontekście to jest bohaterem opery Wschód jest czerwony, jest partia komunistyczna chińska. I to jest cała historia rewolucji chińskiej właściwie, od momentów jeszcze właśnie tego kapitalistycznego, jak później powstaje partia właśnie komunistyczna, jak ona później walczy z Kuomintangiem i tak dalej, wiesz, no 3 godziny to trwa, ale jest tłumaczone na język angielski, ale to jest piękne, wiesz, to jest tak jak w takiej normalnej operze, tu masz tam kilku aktorów, czy tam kilkunastu, to tutaj masz, wiesz, na scenie masz setki ludzi. A na scenie masz setki ludzi, a opera to w ogóle tam, no to tam chyba, nie wiem, no 10 czy ileś tysięcy, wiesz, gigantyczny taki obiekt i tam po prostu, wiesz, jest to opera, nie tak jak opera burżuazyjna, gdzie przychodzą tylko burżuje i bogaci, tylko proletariusze normalnie przychodzą z pracy i idą do opery. No. Między innymi to jest ten element właśnie takiej rewolucji kulturalnej w Chinach, żeby po prostu dokulturalniać masy, wiesz, żeby wiesz, masy właśnie nie były uzależnione od jakichś tam, nie wiem, tabloidów czy pornografii, tylko właśnie no, miały to element tej wysokiej kultury. No i dlatego, wiesz, te kraje takie jak Korea Północna, Chiny, także Związek Radziecki, ale te jednak te kraje azjatyckie w dużo większym stopniu, no to postawiły na tą kulturę wysoką właśnie tę operę, no. Więc ja tobie polecam, jak tylko skończysz rozmowę ze mną, no to wiesz, tak, będę pisz musiał sobie na YouTubie The East is Red, English Subtitles, bo tam ci, wiesz, jak ci wyskoczy bez angielskich napisów, to nie wiem, czy po chińsku kumasz, no ale no, chociaż nawet wiesz, tam nawet większość tych scen to można zrozumieć bez tego, bez znajomości języka, bo tam mówi, to jest to, wiesz, takie wizualne, no. Ale to też, tam jest taka scena, w momencie właśnie taka piękna scena, jedna z moich ulubionych, około tak 25-30 minuty, jak już ta partia komunistyczna została rozbita przez Kuomintang, i oni później postanawiają odrodzić tą partię komunistyczną na wsi. No i właśnie to jest tak, że tam ta budowa partii komunistycznej, ona jest symbolizowana przez taki pochodnie. Więc najpierw jest jeden gościu z pochodnią, później mają dwie pochodnie, pięć pochodni i tak biegną, biegają sobie po tej wsi i tak wiesz, jest coraz więcej tych zapalonych pochodni, a w pewnym momencie biegnie tam, nie wiem, ze 200 osób z tymi pochodniami, taki wiesz, wielki wąż pochodni właśnie ten. No i to pokazuje, jak właśnie no, ta partia, no, jedna rzecz, której nie można odmówić maoizmowi, to umiejętność tworzenia masowego ruchu. Tego maoistom zazdroszczę. Umiejętność błyskawicznego tworzenia masowego ruchu, to ani trockiści, ani jacyś, wiesz, to już takiej umiejętności nie posiadali. Więc wiesz, kiedy ty mi mówisz, że jesteś maoistą kanapowym działającym samemu, no to jest zaprzeczenie maoizmu, no. Nie samemu. Kanapowy to znaczy, że tyle, ile ludzi zmieści się na kanapie. A. Aha, no. Dużo masz tą kanapę? Rozumiesz, o co to właśnie chodziło. Nie, no rozumiem. Ale dlaczego akurat maoizm, a na przykład nie stalinizm? Albo nie trocki? Przede wszystkim akurat zainteresowałem się tym przebiegiem, tak? I tą rewolucją kulturalną. I to po prostu mi się spodobało. Ale że co, że na przykład jesteś za tym, żeby żeby nie było takich burżuazyjnych autorytetów w nauce, że na przykład, nie wiem, lecisz samolotem i pilot mówi zapiąć pasy, a ty mówisz do niego, nie będziesz tymi burżuazyjny skurwysynu, który skończył burżuazyjną szkołę, decydował, co ja mam robić. Kim ty jesteś? Czy ty jesteś proletariuszem i masz tutaj dyplom partii komunistycznej, żeby decydować właśnie, jak samolot ma wylądować? No. A jakie masz środki produkcji, pilot? No nie, no wiesz, no po prostu są takie momenty, że wiesz, że i, nie, to jest jakiś infantylizm, a nie. Nie, no wiesz, bo rewolucja kulturalna to mi się ogólnie kojarzy z tym, że po prostu no, są jacyś tam profesorowie na uniwersytecie, profesorowie pochodzący z klas burżuazyjnych, którzy jednak mają tam jakąś wiedzę i no jednak no, ta nauczanie uniwersyteckie no, zawsze miało taki charakter, że po prostu no, jeden ma wiedzę i tą wiedzę przekazuje, a reszta przychodzi i słucha. No.
No i w pewnym momencie tacy studenci małoistowcy mówią, ale nie, ty nas nie będziesz pouczał, jak to ma być, bo ty jesteś burżujem, no. Więc wzięli tych wszystkich profesorów, nałożyli im tam jakieś tablice właśnie, to jest burżuj, to jest obszarnik, to jest jakiś tam, no. No i będziemy wprowadzać nową naukę, naukę nieburżuazyjną właśnie. No, oczywiście jestem za tym, chyba jak każdy maoista. No tak, ale czy nie uważasz, że no, gdybyśmy my wzięli no, taki kapitał, bierzemy kapitał, no to ten kapitał to właściwie tam to prawie nie ma strony, gdzie by nie było jakiegoś cytatu z burżuazyjnego ekonomisty. No. Dlaczego Ale tak przecież, marnie robią? jaki jest podtytuł kapitału? No krytyka burżuazyjnej ekonomii politycznej, czy A jakoś no tak. właśnie, jeżeli krytyka, trzeba się do czegoś odnosić, tak? No tak, ale wiesz, no jest to ogólnie jakieś przyjęcie, no że jednak no, no jest coś takiego jak nauka, że są pewne tutaj no kryteria, jakieś reguły, które należy, wiesz, respektować, spełniać. Co najwyżej należy tej nauce nadać charakter proletariacki, ale no nie w taki prymitywny sposób, że nie wiem, ktoś ma okulary, ktoś ma białe ręce, ktoś tam, nie wiem, urodził się w bogatej rodzinie, to my już jakby go w całości skreślamy, no, no bo przyjmując tak na serio całą tą ideologię maoistowską z czasów rewolucji kulturalnej, to należałoby wszystkich klasyków marksizmu, wiesz, tam odstrzelić, no. Ja bym się nie zgodził, a myślę, że tutaj chodziło właśnie o sprawiedliwość proletariacką, jako właśnie dawanie symboli poprzez działania takie. No dobrze, ale to co cię jeszcze inspiruje w tej rewolucji kulturalnej? Może zniszczenie pomników w przeszłości do nowego tworzenia społeczeństwa? Czyli na przykład piramidy chciałbyś zniszczyć? Bardziej zastanawiałem się w Chinach. O piramidach musiałbym pomyśleć. Nie, Jest to w nie, końcu ale... pomnik, jest to w końcu pomnik niewolnictwa. No tak, piramidy jest pomnikiem niewolnictwa, tak samo jak katedry gotyckie w Europie Zachodniej. To jest pomnik jakiegoś tam, wiesz, no, feudalizmu. Pytanie jest, czy no, rolą komunistów i rolą rewolucjonistów jest po prostu no, no, wymazanie, wiesz, że budujemy nowe społeczeństwo poprzez, wiesz, wrzucenie takiego granatu i rozpieprzenie wszystkiego, co istnieje? Czy też, wiesz, no, są jakieś elementy jakiegoś tam no, historii ludzkości, którą no, no, zachowujemy? No. Ja osobiście opowiadam się, gdybym ja miał się odnieść do na przykład sytuacji w Polsce. No mamy w Polsce kilka takich no, kościołów zabytkowych, które bym zachował. Zachowałbym, nie wiem, tam jakąś katedrę, tam, nie wiem, Świętego Jana chyba w Warszawie, pewnie jakąś tam w Gnieźnie, pewnie gdzieś tam. Wszystko to, co stare, jakieś właśnie katedry, kateria mariacka, czy jak to tam w Krakowie, wiesz, takie rzeczy stare, no to bym jak najbardziej zachował jako zabytek, jako miejsce, gdzie ludzie mogliby przyjść, sobie pooglądać, pozwiedzać. A jeśli miałbym robić jakąś taką rewolucję, to po prostu z całym tym takim współczesnym głównym, tymi, wiesz, kościołami betonowymi budowanymi w PRL-u, wiesz, taka masówka, to oczywiście można zburzyć, to nie ma żadnej wartości, wiesz, historycznej, no. Ale te rzeczy, ale te zabytki, no to tak, no to wiesz, to doświadczenie czerwonych Khmerów, którzy tam niszczyli jakieś, wiesz, no, zabytki starożytnej cywilizacji właśnie tam tej w Kambodży, no to jest, wiesz, no, z punktu widzenia Polaka, który no, na ziemiach polskich trudno znaleźć, wiesz, no, zabytki archeologiczne starsze niż państwo polskie. Tam oczywiście tam wykopują jakiś biskupin, jakieś inne rzeczy. Nie do końca jeszcze określone, kto tam mieszkał, co to było i tak dalej, ale ogólnie wiesz, no i to jest pustynia. Polska to jest pustynia archeologiczna. No to te rzeczy azjatyckie, zwłaszcza w tej Kambodży czy coś tam, to są rzeczy sprzed iluś tysięcy lat przed Chrystusem. No. I czerwoni Khmerzy to niszczyli. No kurde. Nie wiem, popierasz takie rzeczy? Opracowanie, które czytałem o czerwonych Khmerach, akurat tego nie zawierało. Jakie tam statystyczne dane?
No ale może uważam, że zrobili to za szybko. No tak, ale to jest... Tak, tak. W kinach ludowych to lepiej przeszło. Ale wiesz, no to jest jakaś taka esencja no, takiej rewolucji kulturalnej. Po prostu zgadzamy się co do tego, że obecna kultura jest to kultura właśnie reakcyjna, oparta na patriarchacie, dokładnie, na jakichś tam ileś tych różnych rzeczy. I naszym celem jest oczywiście walka z tą pseudokulturą, którą mam w tej chwili. Ale no, ta walka, ja tą walkę sobie wyobrażam przede wszystkim jako walka jakaś taka intelektualna, że my nie walczymy z religią jako taką, mówimy, że Boga nie ma, a na dowód tego, że Boga nie ma, to wrzucimy granat do kościoła. I o, patrzcie, kościół nie. wybuchł, to... Te, Myślę, że źle rozumiesz ten sposób. Ja to wyobrażam sobie w ten sposób, że po prostu... W szkołach robimy propagandę naukową, tłumaczymy jakby od A do Z naukowy światopogląd, a jakimś takim podsumowaniem tego jest, patrzy, i zobaczcie, to teraz znacie naukowy światopogląd, a kiedyś byli tacy idioci, to wszystko tłumaczyli poprzez istnienie Boga i religii. I to jest skuteczne. Takie formy zwalczania religii są skuteczne. No. Wszędzie tam, gdzie masz tę naukową propagandę, wiesz, w Europie Zachodniej, tam religia... Upada, no. A tam, gdzie prześladuje jakichś psychopatów religijnych, wiesz, w Polsce tego popiełuszkę. Prześladowano popiełuszkę, czym się to skończyło? Skończyło się to, kurde, renesansem katolicyzmu w Polsce. No. Tak się tego nie robi. No. Tam na początku chciałem poruszyć ten temat polpotyzmu i właśnie tam chciałem powiedzieć o demokratyzacji. W polpotyzmie właśnie odrzucam to właśnie szybkie przeprowadzenie tego odcięcia się od przeszłości, więc myślę, że tutaj wszystko to, co powiedziałeś, odnosi się właśnie do polpotyzmu, a nie do maoizmu. No tak, tak, ale polpotyzm jest jakąś taką, no to, co najbardziej radykalne w maoizmie, tam w tej rewolucji kulturalnej, a z tego, co rozumiem, to właśnie rewolucja kulturalna cię inspiruje. Tak, tak. No właśnie, nie, bo to, wiesz, jeżeli chcemy tworzyć nowe społeczeństwo, musimy najpierw odciąć się od tych wszystkich starych, tak, rdzeni. To nie jest tak, że ja potępiam rewolucję kulturalną, zwłaszcza w krajach takich jak Polska, gdzie mamy do czynienia z próbą budowy społeczeństwa socjalistycznego, które to społeczeństwo socjalistyczne zostało zniszczone nie przez imperializm, nie przez jakąś tam zachodnią kontrrewolucję, tylko przez samą biurokrację. No to oczywiście fajne byłoby w Polsce przeprowadzić taką rewolucję kulturalną, która by zrobiła czystkę, właśnie taką ludową, oddolną czystkę, wiesz, i tych biurokratów proburżuazyjnych, właśnie, którzy później stworzyli SLD, wiesz, wcześniej właśnie wyciąć. Tylko, więc to nie jest tak, że ja potępiam formy czystek właśnie, czystek w partii, wiesz. Tylko no, akurat nie wiem, czy to tak jak to zostało zrobione w Chinach, to jest dobry model. No. Bo czym się to skończyło? No, skończyło się to tym, że ledwo co zaczęła się rewolucja kulturalna, no to od razu się tutaj, wiesz, no, kilka lat później, no to przyszedł do władzy Deng Xiaoping i rozpoczął reformę rynkową. No tak, no to jest prawda, no, ale to ma wiele czynników, też stosunki z Związkiem Radzieckim, brak no tam popierali, wiadomo, Wietnamczyków i tam całą resztę Indochin, no ale Chiny tak nie działały, tak? One właśnie się skupiły na w sobie, nie przerzucały tej rewolucji, to też zarzucam. No tutaj musimy patrzeć na wiele czynników, tak? To, że rewolucja kulturalna nie zrobiła całkowicie swojej roboty, to nie znaczy, że była złym pomysłem. No dobrze, ale słuchaj, to powiedz mi, jakie ty masz, no bo tak wiesz, no możemy skakać oczywiście po historii, po różnych ideologiach i za każdym razem będę się zastanawiał, czy to, co ty mówisz, to jest fake, czy nie jest fake. No przecież a mnie interesuje wiesz. Rzecz, która, gdzie rzeczywiście możesz się wypowiedzieć jako autorytet, tylko to o twoich pomysłach budowy ruchu marksistowskiego, komunistycznego, rewolucyjnego, socjalistycznego, maoistowskiego, jak chcesz go no, nazwać, w Polsce. Polsce. Dzisiaj, w roku 2018, 19, 20. Słuchaj, to jest chyba najbardziej podstawowe no to przekonywanie najbliższego kręgu, tak? I myślę, że to jest przede wszystkim, bo
jeżeli będziemy rozgałęziać tę daną gałąź, to nadal będzie się rozgałęziała. Oczywiście może nie sukcesywnie, ale będą w końcu musiały te pęki odejść. No to jest przede wszystkim, no zbytnio innej w dzisiejszych okolicznościach nie widzę. Nie wiem, czy to też popierasz, czy widzisz tutaj szansę na jakieś zbrojne działania. Nie no, słuchaj, nawet jakbym widział szansę na zbrojne działania, to bym tego nie powiedział, bo to po co mam takie rzeczy mówić, wiesz, na kanale, no. To ludzie się mogą tylko domyślać, co ja chcę. No. Oficjalnie na tym kanale to ja jestem demokratycznym, respektującym konstytucję kandydatem na prezydenta. To jest moja strategia. A dopiero później, jak nie będą chcieli zarejestrować mojej kandydatury, to wtedy będzie trzeba zrobić to, co Fidel zrobił. Jak wiesz, Fidel chciał działać legalnie. Nie pozwolili mu, no to wtedy się wkurzył Fidel. No. Dokładnie. No ale póki co, no to ja się jeszcze nie wkurzyłem. Ja nawet jak zostałem ukarany, to ja wybaczam. Ja wybaczam polskiemu państwu burżuazyjnemu za represje, jakie tutaj mnie spotkały. Nie można wybaczać burżuazji. No ale tu widzisz, to właśnie to jest ta różnica. No. Ty jesteś bardziej radykalny, ty jesteś maoistą. A ja mam w sobie jeszcze to miłosierdzie chrześcijańskie. Ja wybaczam. Dobrze, ale powiedz. Może jeszcze pytanie, a czy Stalin wybaczał? No wiesz, no przecież tutaj cała tutaj biografia polityczna Stalina to jest taka, wiesz, no to są takie zygzaki, no to wiesz, no w latach 30. jest ostra kampania antykościelna i tam, wiesz, promowanie tych bezbożników. A w latach 40., jak Niemcy są pod Moskwą, to nagle, wiesz, wyciągnięto patriarchę z tego łagru i mówię, dobra, ty, zrób jakąś mszę. A ja mam pytanie, bo przed chwilą powiedziałeś bezbożników i miłosierdzie chrześcijańskie. Czy dajesz coś do przekazania? Jak to do przekazania? Podprogowo? Bo nie wiem, tak? Właśnie, czy to mam jak zrozumieć. Bo ja nie rozumiem, co to znaczy podprogowo. No bo po prostu zdualizowałeś to, tak? Dałeś jedną część nawiązującą i od razu drugą, jakby faktycznie to było. Więc nie wiem, czy to była ironia? Nie no, wiesz, pewnie i ironia. No to okay. Czy słuchasz drugi raz, to zrozumiesz. Ale słuchaj, bo cały czas nie odpowiadasz na pytanie. Jaką uważasz, bo wiesz, bo ja oczywiście dobrze się czuję w pozycji takiego autorytetu, osoby, która wie wszystko i mówi wszystkim, co ma robić, tylko że akurat w sytuacji Polski, to ja jako osoba, która nie mieszka w Polsce od lat 6, no to nie mogę, wiesz, tak zdecydować za Polaków, co mają robić. Ty mówisz, że jesteś w Polsce i w tej Polsce chcesz budować ruch właśnie polityczny. Więc chciałbym, żebyś mi powiedział, jaką masz strategię właśnie. No ale ja powiedziałem, no to jest przede wszystkim krąg najbliższych. Krąg najbliższych, no ale... Ja nie wierzę w takie większe oddziaływanie partii kanapowych. No tak, ale czy na przykład to, co ja robię, czyli ja zajmuję się głównie działalnością propagandową. Jest to popularyzacja na pewno. No tak, ale rozumiesz, że ty na przykład dla mnie nie jesteś jakąś osobą najbliższą. Większość osób, z którymi ja współpracuję, ja ich nawet nigdy nie widziałem na oczy. Tylko ja wiem, o co ci chodzi, tylko chcę zauważyć, że większość ludzi, które przyszły na twój kanał, pewnie już było komunistami. A tak zgaduję, jestem pewien. To, co robisz, to jest pewnie upewnianie. Nie no, może na początku tak, ale wiesz, no ja wierzę w to, że nawet jeśli większość, którzy są na kanale od początku, to byli wcześniej komuniści, to jednak czy dziś, czy jutro, czy za rok, czy za pięć, ludzie dzięki materiałom, które ja gromadzę, no to ma siłę do tego, żeby kogoś przekonać, nawet jak ktoś do tej pory nie był, wiesz, no masz tutaj no, dowodem są rozmowy z tym nieprzekonanym. Tam zrobiłem ze 2 czy 3 rozmowy z takim nieprzekonanym, który w końcu został przekonany i chce teraz, wiesz, prowadzić portal komunistyczny. Czyli to nie jest tak, że wszyscy byli komunistami.
ten portal się rozwija i myśl komunistyczna się rozwija. Ludzie, którzy nie byli komunistami, dzięki działalności towarzysza Michała stają się komunistami. Chciałbym zauważyć też, że podjąłeś do niego tak indywidualnie nastawienie, tak? Teraz byś musiał podjąć do wszystkich, tak? No bo rozumiesz, ty akurat wybierałeś to, co mogło go przekonać, a nie każdy jest jak tamten towarzysz. Teraz byś musiał wszystkich nieprzekonanych wziąć do rozmowy. Nie, no wiadomo, no, że wiesz, że sam wszystkiego nie zrobię, no ale sądzę, że robię dużo. Czy jest na przykład, wcześniej był taki gościu, ja nie wiem, czy to ty, czy jakiś inny, który robił kanał, kurwa, jak to było, taki o trzecioświatowy maoizm, czy coś takiego, trzecioświatowy? Oglądałem go, ale to nie ja. A, nie, no tak, głos inny. Ale, a co ty w ogóle sądzisz o trzecioświatowym maoizmie? Oczywiście, że popieram. Popierasz, ale te sojusze z falangą też popierasz? No, teraz tutaj wchodzisz w historię. Powiedziałem, że socjologia jest moją dziedziną. No, nie wiem, jak to wyglądało we wszystkich krajach, tak? Maoizm. Nie, no tak, ale wiesz, no tutaj mamy zarówno pewne założenia teoretyczne maoizmu, jak i mamy pewną praktykę dotyczącą Polski i ta praktyka dotycząca Polski, ona wychodzi z pewnych ogólnych założeń. Czyli ogólne założenia są takie, że po prostu no, w ramach walki z imperializmem należy wchodzić w sojusze z nacjonalistami, z radykalnymi nacjonalistami, z narodową burżuazą. I ci ludzie, którzy w Polsce właśnie robili tą Czerwoną Gwardię, no to oni się tego mało naczytali i uznali, aha, to my też zrobimy sojusz z nacjonalistami. To z kim my tutaj możemy zrobić sojusz? A dobra, z Młodzieżą Wszechpolską to nie, tam z ONR-em to nie. O, jest sobie jakiś tam margines Ruchu Narodowego, ta falanga, to my sobie zrobimy z nimi sojusz. Jako właśnie taki sojusz ekstremów, radykalny nacjonalizm plus jakiś tam radykalny socjalizm. No i wiesz, no i tam wpiszesz sobie tego Bekiera, szefa tego, wiesz, szefa tej falangi, wpiszesz sobie na YouTubie, no to tam masz mnóstwo filmików, gdzie on tam krzyczy, wiesz, raz sierpem, raz młotem i jakieś inne takie rzeczy, wiesz, więc masz, nie mówiąc już o tym, że jak ja robiłem, wiesz, konferencję z okazji 90. rocznicy rewolucji październikowej, to akurat on i kilku innych ziomków tam weszli i próbowali to zakłócić. I kiedy ja tobie zadaję pytanie, czy ty to popierasz, czy nie popierasz, to jest konkretne pytanie, czy ty jesteś w stanie współpracować z gościem, który koło ciebie będzie stał i mówił, a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. No, czy po prostu gościu stoi koło ciebie, pluje ci w twarz, a ty mówisz, celu święta środki, ja chcę z tobą współpracować. No, to jest taki masochizm. Myślę, że tu przede wszystkim trzeba chłodną analizę, jakie będą korzyści, jakie straty przede wszystkim. Ale kiedy ty tu analizę chcesz zrobić, to zanim trafisz, zostaniesz powieszony przed. Na drzewie zamiast nie. liści? Przed, nie. tak? Stop. Przed sojuszem. Przed sojuszem. Myślę też, że z takimi ekstremistami chyba nie da się w ogóle wejść w sojusz, więc to od razu można odrzucić. Ale się polscy maoiści i ci trzecioświatowi weszli w sojusz. Co prawda w tym sojuszu pełnili rolę taką podrzędną. Właśnie, wiesz, to zawsze jest tak, że jest jakiś właśnie samiec alfa dominujący i jest jakiś właśnie, są jakieś tutaj no, środowiska dominowane. Wiesz, no, jakby w świecie zwierzęcym to po prostu sprowadza się to do seksu. No. Kto ma tą pozycję, wiesz, właśnie aktywną, a kto ma pozycję pasywną. Więc tą pozycję aktywną miał Bekier, tą pozycję pasywną mieli polscy maoiści, którzy po prostu nadstawiali tyłka. I ja jestem, pytanie mnie, czy, jak ty sobie wyobrażasz taką współpracę, bo nie ma w takim stacie współpracy między dwoma samcami alfa. Ktoś musi tutaj właśnie pełnić tą rolę pasywną. No wiadomo, kto ma pełnić rolę pasywną, a kto ofensywną. Kto? Ale to kto? No oczywiście, że przeciwna strona. No, wiesz, faszystów można wykorzystywać. Czy ty jesteś za takim sojuszem z falangą, tylko że tym razem to Bekier ma być właśnie takim właśnie no, pasywnym, tak? No słuchaj, przede wszystkim nie wiem jak tam wygląda, czy jakie oni hasła głoszą, no, ale są to na pewno faszyści. No i teraz, jeżeli mówiłem o tym sierpie i młocie, że tam na drzewach będą wisieć komuniści, to od razu bym tutaj prosto odrzucił, no bo to jest antagonistyczne, tak?
Samantha. Tak, tak, tak. No. Ale to nie ma jakiegokolwiek polskiego środowiska nacjonalistycznego, które nie jest splamione antykomunizmem. Więc z kim ty chcesz robić taki sojusz? No słuchaj, no dopiero jak będzie jakieś. No, ale nie będzie. A skąd o tym wiesz? Co? A skąd o tym wiesz? Jak to skąd o tym wiem? Znaczy nie ma w tej chwili, wiesz, no to jest... Mamy konkretny kontekst w Polsce, gdzie no, polski nacjonalizm jest, kształtuje się na rusofobii, a z kolei rusofobia jest tożsama z antykomunizmem, więc wielu ludzi, którzy nawet no, nie rozumie tych wszystkich jakichś niuansów, no to po prostu uznaje, że przejawem walki o Polskę jest walka z okupacją sowiecką, walka z Rosją, walka z komunizmem, że po prostu komuniści są to jacyś agenci właśnie sowieccy czy jakichś innych obcych służb. Po prostu dla dobra Polski trzeba zwalczać komuchów. No to jest pewna śpiewka powtarzana w Polsce od 100 lat. To już wiesz, to w czasach wojny 1920 roku po prostu. Wtedy to komunistów normalnie rozstrzeliwano i mówiono, a bo to są właśnie ci tutaj sługusy Lenina, agenci, wiesz. I cała druga Rzeczpospolita to są, wiesz, represje wobec komunistów, nie jako komunistów, jako ruchu politycznego, tylko jako agentów ZSRR, tak samo, wiesz, jak teraz Piskorskiego przymknęli. To nie dlatego, że Piskorski jest szefem zmiany, tylko że Piskorski jest agentem. To więc... I oczywiście pewnie wielu z tych ludzi, takich pojedynczych nacjonalistów, można byłoby wziąć i oświecić, ale więc ja nie mam problemu z tym, że ktoś przyjdzie na kanał Towarzysz Michał, wysłucha kilka moich filmów i mi później powie, a ja kiedyś byłem nacjonalistą i dzięki twojemu kanałowi, dzięki temu, co mówisz, to ja zmądrzałem i już nie będę krzyczał haseł raz cierpem, raz młotem czy coś. Ale to, co zrobili ci maoiści, to nie jest sojusz z dołami, tylko to jest sojusz z kierownictwem, no. Z kimś, kto tutaj właśnie te hasła skanduje. To on jakby wrzuca hasło, a cała reszta za nim powtarza. No. Więc dla mnie to jest po prostu zdrada i kompromitacja ideałów marksistowskich. Ktoś, kto z takim człowiekiem, który, wiesz, no, bierze czerwony sztandar, rzuca go na ziemię, drze, kto wykrzykuje hasła raz sierpem, raz młotem i tak dalej, i ty do niego przychodzisz, ty wyciągasz rękę do współpracy, to w tym momencie, kiedy to robisz, ty nie masz prawa o sobie mówić, że jesteś komunista, no. To koniec. Albo idziesz do niego robić mu laskę, nie? I może ci to sprawić jakąś tam satysfakcję czy coś tam, albo zostajesz czystym komunistą. No. Słuchaj, ja przede wszystkim nie jestem tak długo uświadomiony jak ty, bo dopiero od 2 lat zacząłem się interesować polityką i akurat od razu wszedłem właśnie w naszą ideologię, no ale nie znam tej sytuacji. Po prostu ciężko mi się wypowiadać o czymś, czego w ogóle nie znam. Jeżeli mówisz, że tam było plucie na organizacje komunistyczne i palenie flag. No, Boże, wiesz, to są rzeczy po prostu tam. Wpiszesz sobie tam Falanga czy Bekier w YouTubie, to ci tam wyskoczą filmiki. Obejrzysz sobie kilka tych filmików, to będziesz mniej więcej wiedział, z kim masz do czynienia, no, że to nie są postacie anonimowe. Bo co innego, kiedy wiesz, no, słuchałbyś jak. No. To w takim razie w tym pytaniu była od razu odpowiedź. W moim? No tak, no moja odpowiedź od razu. Tylko nie byłem uświadomiony, o co tam zbytnio chodzi, no i musiałeś tutaj wywód dać, no i... Ale to zdajesz sobie sprawę z faktu, że my komuniści, jeśli chcemy rzeczywiście tutaj myśleć o jakiejś perspektywie rewolucyjnej, to my musimy być uświadomieni. My musimy wiedzieć, co się dzieje w Polsce, no. My musimy znać przeciwnika, no, żeby z nim walczyć. Więc tutaj no, musisz odrobić pracę domową i przede wszystkim wiesz, no, wiedzieć, jakie w Polsce są siły polityczne, które ewentualnie siły polityczne można z nimi wejść w współpracę, z kim nie można wejść w współpracę. To wszystko trzeba wiedzieć. No. To nie, że w momencie rewolucji nagle wiesz sobie tutaj, aha, dobra, to nie. W momencie rewolucji to my wszystkich mamy znać, no, i wiedzieć, kto od razu jakby idzie w jedną stronę, a z kim ewentualnie, jeśli on się do nas podłączy i będzie chciał tutaj z nami współpracować w pozycji podrzędnej, kogo możemy wziąć i kto nas nie kompromituje. Bo są takie osoby,
które będą chciały do nas przyjść, a my powiemy nie, ale to ty tak śmierdzisz, że my ciebie nigdy nie weźmiemy, no. To są osoby takie, które po prostu pewnych zbrodni nie można wybaczyć, no. Ja sobie nie wyobrażam po prostu sytuacji takiej, kiedy po prostu jakaś osoba, która została właśnie ileś, przez ileś lat wykrzykiwała jakieś właśnie hasła, w których groziła śmiercią, w których ma być może na koncie jakieś pobicia, zniszczenia, czy jakieś inne akty przemocy w stosunku do komunistów, że po prostu pewnego dnia on sobie przyjdzie i powie, ach, to ja was popieram, bo wy teraz jesteście silni. A nie, to właśnie dlatego, że teraz kurwa jesteśmy silni, to teraz dopiero ci odpowiemy, bo my ci nie będziemy odpowiadać wtedy, kiedy jesteśmy słabi i się chowamy po internecie, czy w jakiejś Francji się chowamy. Co ja dzisiaj mogę zrobić? Jak widzę te tysiące, kurde, skurwysynów, którzy wychodzą na ulicę. Towarzyszu, możesz nic nie mogę zrobić, plenić no. propagandę i to jest przede wszystkim twoje zadanie. Dokładnie. Więc i to, co mogę mówić w tej propagandzie, to przede wszystkim to jest to, że te ideały, na które oni się powołują, to są wszystko ideały ściemnione, no. Że oni mówią, wiesz, my jesteśmy patriotami, my kochamy ojczyznę. Co z was, kurwa, za patrioci, jak wy, kurde, popieracie okupację Polski przez Stany Zjednoczone? No. Co to, gdzie to jest patriotyzm? No? Dokładnie, jeszcze taka informacja, bo może wszyscy nie wiedzą i towarzysz tym bardziej z Francji, to w Polsce w wielu dużych miastach nie odbyły się właśnie marsze, a miały się odbyć. Taka informacja po prostu, pozytywna. No wiesz, to tam. Dla mnie akurat te tutaj próby delegalizowania marszu, to jest wiesz, dobrze, że się kłócą, no. Bo ja nie popieram ani Gronkiewiczowy, ani nacjonalistów, ale popieram sytuację, że oni się kłócą. To jest najlepsza sytuacja. To jest dokładnie, świetna sytuacja. Więc szkoda tylko, że nie doszło do jakichś wielkich tutaj, jakichś tutaj właśnie zamieszek, coś tego. To jest najlepsza sytuacja, że oni się między sobą będą właśnie, no... Bo to wiadomo, że jest, że każde jakieś takie hasło, no przychodzi taki moment, kiedy już po prostu, no, skandowanie go nie ma sensu, no, że tam od 20-30 lat cały czas ludzie skandują te hasła antykomunistyczne, ale już sorry, no, jak ty chcesz walczyć z Tuskiem czy z Gronkiewiczową i mówisz właśnie raz cierpem, raz potem czerwoną chłotę, no to świadczy, że masz coś nie tak w głowie. No, to jest po prostu tutaj... prawicowe myślenie. No. To co to masz jeszcze, no... No. To nie wiem, jak robimy. Chyba, a nie, chyba już... ja. Słuchaj, ja to bardzo chętnie, wiesz, się dowiedział czegoś właśnie jeszcze o twoim maoizmie, no. To możesz pytać. Tylko mówię, wiesz, że jestem dopiero dwuletni, więc nie zapoznałem się całkowicie. Dobrze, więc słuchaj, mnie w sprawie maoizmu interesuje kwestia kobieca. Otóż, jeśli weźmiesz sobie, nie wiem, maoistów jako takich, no to oni często robią taki, wiesz, wystawiają taką wielką piątkę. Czyli masz Marx, Engels, Lenin, wiadomo, no i później masz Stalin, Mao. A więc maoizm jako taki niezależny ruch polityczny, no to się rozpoczyna przynajmniej w jako Europie... kontynuacja. Tak, ale w Europie Zachodniej on się rozpoczyna jako taki moment po prostu degeneracji tych partii komunistycznych w momencie właśnie referatu Chruszczowa. Czyli ci komuniści, którzy nie chcieli przejść na eurokomunizm, zaczęli zakładać partie maoistowskie. Słuchaj, dali krok w przód. Co? Dali krok w przód, skoro Stalin był... Tak, no. Ale teraz tak, mamy sytuację taką, że praktyka, zarówno teoria, a zwłaszcza praktyka tych partii maoistowskich, jak i praktyka i teoria tego, co było w Związku Radzieckim w sprawie kobiecej, no to jest niebo a ziemia, to jest zupełnie co innego. No. Więc w organizacjach maoistowskich masz taką sytuację, że przede wszystkim tam obok siebie walczą mężczyźni i kobiety. Masz tak właśnie ci tych Kurdów, wiesz, masz tam te kobiece organizacje różne, wiesz. I to są rzeczy, które mi się podobają. No, to się, że właśnie no, wśród... że w iluś różnych organizacjach maoistowskich, czy na Filipinach, czy w Azji, dzisiaj, ja nie mówię o jakiejś prehistorii, ja mówię o tym, co się dzisiaj dzieje w Indiach, co się dzisiaj dzieje na Filipinach, o tych różnych komunistkach z Peru właśnie odwołujących się do maoizmu, że masz tam masowy udział kobiet
właśnie walczących w organizacjach rewolucyjnych o profilu maoistowskim i przede wszystkim w Kurdystanie. A obok, może niekoniecznie obok, ale jednak jeśli mielibyśmy prześledzić no, publicystykę polskich stalinowców, czy pseudostalinowców, bo ja to wolę ich jednak określać terminem pseudostalinowcy, którzy oni się odwołują do stalinizmu, no to oni strasznie tutaj napieprzają w te feministki. Mówią, o, liberalizm, burżuazyjny feminizm, że tutaj, że niektórzy z nich to w ogóle uważają, że kobieta to, wiesz, to powinna siedzieć, wiesz, w domu właśnie, tylko, wiesz, myć, zmywać, właśnie dzieciami się zajmować, a polityka to dla mężczyzn. I niestety, niestety troszkę było tak, że no, w Związku Radzieckim no, to zachowano tą tradycyjną rodzinę, że o ile była tutaj pewna rewolucja obyczajowa w latach 20. I to był wielki no, w błąd. Czasach Lenina, co? To był wielki błąd. A rewolucja obyczajowa w czasach Lenina nie, to nie, był nie, błąd, że tak? Zachowano. Czyli ty ogólnie jesteś za takim równouprawnieniem kobiet od strony maoistowskiej, a nie właśnie z tym takim konserwatyzmem obyczajowym stalinowskim, tak? A ty nie jesteś? No. Nie, 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 no mi się to w maoizmie podoba. Okej, okay, myślałem, że chcesz właśnie powiedzieć, że jesteś, to nie, szokowało nie, trochę. Nie, 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 no mi się to podoba, bo to jest jakaś taka kontynuacja tego, co tam, wiesz, no jest Engels głosi, wiesz, tam jakby w tych wszystkich pracach dotyczących właśnie, że poziom wyzwolenia ludzkości jest wprost mierzony właśnie emancypacją kobiety. No. Im kobieta ma gorzej w społeczeństwie, tym społeczeństwo jest bardziej reakcyjne, bardziej opierające się na wyzysku. To Fourier tak powiedział. No. Więc no tylko, że właśnie to, co warto podkreślić, to jest no, fakt, że maoiści, zwłaszcza ci francuscy, z którymi ja znam, jest tutaj taka organizacja, nazywa się OCML, Voix Prolétarienne, czyli Organisation Communiste Marxiste-Leninist, Voix Prolétarienne, czyli ten właśnie ta, szlak proletariacki. Organizacja komunistyczna, marksistowsko-leninowska, szlak proletariacki i oni mają taką swoją własną przybudówkę feministyczną. I to jest to, co mi się podoba, to znaczy, że w odróżnieniu od trockistów, którzy kwestię kobiecą rozumieją w ten sposób, że oni po prostu tworzą, no, podlizują się burżuazyjnym feministkom, tym, co tam, wiesz, tam chodzą na te, wiesz, tak, parady. Tak, wiem. Tak. No to ci wiedzą, że jest poważny problem, bo jednak kwestia walki o równouprawnienie kobiet jest ważnym problemem teoretycznym, ale walka z burżuazją też jest ważnym problemem teoretycznym, więc nie można tego jakby, wiesz, no, wybierać albo, więc oni to rozwiązali w ten sposób, że po prostu stworzyli własną przybudówkę partyjną o charakterze rewolucyjno-feministycznym, no, antyburżuazyjnym. No i bardzo świetne. No, zbytnie nie mam jak to powiedzieć, bo też się znam na tej historii, tak? Ty masz lepsze tutaj pole do popisu, w końcu mieszkasz tam. No. Nie, no bo wiesz, no mi to trochę, wiesz, no wstyd mi, kiedy ja widzę, wiesz, no różne komentarze i tam wypowiedzi na Facebooku właśnie takich kurde ludzi, którzy tam mówią o sobie, że są komunistami, coś tego, no i wiesz, i na czym polega twoja walka o komunizm? Wiesz, żeby ta walka o komunizm polegała na tym, że on, nie wiem, walczy z burżuazją. Okej, no, walczył o tutaj wyzwolenie proletariatu. Nie, ich walka o komunizm to polega w praktyce na walce z burżuazyjnymi feministkami, z podkreśleniem, że to są feministki, no, a nie burżuazyjne właśnie. I tam dodają jakieś epitety, feminazistki, coś tego, wiesz, i tam ileś różnych właśnie, no, jestem zniesmaczony. No. I to są komuniści? Oni się tak nazywają? Tak się nazywają. No to towarzyszu, trzeba ich jasno określić naszym stanowiskiem. To nie są komuniści. Wiesz, no, gdybym ja chciał przyjmować, gdybym ja był taki, wiesz, taki dogmatyczny, taki właściwie, że każdy, kto się ze mną nie zgadza, choć w jednej minimalnej kwestii, to ja go skreślam i ten, to ja bym był sam, no, to ja nie mogę tak.
Ja po prostu są pewne rzeczy, które widzę, że ktoś coś tutaj błądzi. Ja jednak wierzę w to, że drogą jakiejś indoktrynacji, a czasami po prostu także drogą, wiesz, jakiejś takiej przewagi organizacyjnej, bo często no, jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu są oportunistami. Oni ciebie nie będą słuchać, jak ty jesteś sam, ale oni z tobą bardzo chętnie będą współpracować, jak masz 1000 ludzi, silną organizację i kasę. No. A wtedy mówią, a nie, dobra, to mi nie przeszkadza twoje poglądy, ja z tobą nawet się dogadam, wiesz. Wiesz, to takie to. No, przede wszystkim oni źle rozumieją. Komunizm to nie jest walka z burżuazyjnymi feministkami, tylko z kapitalistami. No tak, tak, ale ja nie wiem, czy no i to czy jest pole do środowisko, o których ja mówię. Nie, nie, ale to jest właśnie pole do nasiąkania, które możemy wykorzystać, jeżeli jest stało twarde, niezmienne na pogląd. Ale czekaj, bo ty, gdzie ty w ogóle działasz? Bo ty, czy twoja cała działalność to jest po prostu oglądanie kanału Towarzysz Michał, czy tam, nie wiem, coś piszesz, coś robisz? Czekaj, jak to anarchiści nazywają? Oczywiście nie jestem. No, nie pamiętam, to z tym, ale chodzi po prostu o działanie tutaj rejonowe, tak? Nie tylko w domu, ale na zewnątrz. Czyli możesz rozumieć, o co chodzi. Działasz lokalnie. No, ale w sposób wandaliczny. Czyli co, sprejujesz? No, wiesz, myślę, że to jest zacne, jeżeli te swastyki, wszystko, te kółka z trzema strzałkami, wszystko to się sprejuje. Robisz właśnie działalność takiego młodego sabotażu, tak? Małego sabotażu. Tak, tak. Więc ja to coś takiego zostałem, no, za podżeganie do wandalizmu zostałem skazany 10 lat temu. Kanał Towarzysz Michał nikt nie ogląda do tej minuty, w sensie do tej minuty z państwowych, tak? Także mogę takie rzeczy spokojnie mówić. Nie no, słuchaj, no to ja zostałem skazany nie za mazanie, tylko za podżeganie. No. Ale gdzie ty to podżegałeś? Wiesz, bo ja miałem portal, który się nazywał Lewica bez cenzury. Ale no to wiesz, oni to mi próbowali, łatwo mieli dowód. Nie, no tak, tak. Słuchaj, ja ogólnie popieram taka walka uliczna. Ja nie wiem, czy ty widziałeś moje filmiki, które nagrałem z Włoch. Nie, a co tam było? Więc ja byłem we Włoszech miesiąc temu. I byłem w południowych Włoszech, tam taka bieda trochę w tych południowych Włoszech, w miejscowości Bari. I w całym tym Bari, to wiesz, to co chwilę są, wiesz, komunistyczne napisy. I tam jest po prostu na tych murach włoskich, to jest walka, tam regularnie właśnie są młoty i sierpy przekreślone, znowu rysowane młoty i sierpy, przekreślone swastyki, jakieś takie, wiesz, więc tam... Nie wiem, czy oni się napieprzają na ulicy, ale na pewno napieprzają się, jeśli chodzi o to mazanie. No i tam zrobiłem taki filmik, gdzie właśnie nagrałem trochę tych napisów, haseł, plakatów, młotów i sierpów i innych takich. Więc tam ta walka uliczna, no to jest żywa właśnie, jeśli chodzi o to mazanie. Szkoda, że w Polsce to takie właściwie jest. Walka, ale słuchaj, ale czy to, co ty robisz, to się ogranicza jedynie do tego, że ty niszczysz symbole nie, faszystowskie, czy tworzenie naszych też następuje. A masz jakieś zdjęcia? Pewnie parę jest. No to weź mi wyślij zdjęcia, to możesz się pochwalić w ten sposób, no, będzie jakiś, wiesz, no. Oczywiście, to będzie dowód dla policji, ale to będzie także jakieś takie zdjęcie mogące zainspirować innych towarzyszy, że tą drogą należy iść. No. Należy właśnie wziąć spreja. Nie, ale co, ja rozumiem, tobie... że chodzi o kunszt graffiti, czy co? Nie no, słuchaj, to nie chodzi o to, żeby było ładne, chodzi o to, żeby było słuszne przesłanie polityczne. Te takie filmiki, że ktoś tam, nie wiem, zakłada kominiarkę, jakąś czarną bluzę, czy coś tam i idzie i tam, nie wiem, niszczy jakiś, wiesz, napis, albo pisze, nie wiem, niech żyje komunizm, młot i sierp. Taki filmik może trwać pół minuty, on będzie miał... 50 razy więcej wyświetleń niż, kurde, mój najpopularniejszy film, coś takiego. Gdybyś coś takiego chciał mi wysłać, to... Pomyślę o tym, czekaj, pomyślę. No. Ale bardzo zachęcam do takiego działania tutaj w Polsce.
No bo by się przydały, zwłaszcza ty, wiesz, no. Jeśli, no akurat my tutaj działamy tak rejonowo. Są różne hasła, nie są tylko po polsku, także trzeba też internacjonalistyczne hasła. Słuchaj, więc jak brakuje ci inspiracji, to ja ostatnio byłem w Warszawie i w Warszawie, no kiedy ja tam byłem? W sierpniu byłem. I w Warszawie na Żoliborzu, tam gdzie jest trasa Armii Krajowej, tam przy tej trasie Armii Krajowej taki jest duży wiadukt i tam zrobili taki mural chyba na 50 metrów, cała historia żołnierzy wyklętych. Normalnie, i to jest profesjonalne, to nie to, że jakiś gnoje przyszedł, to profesjonalna firma po prostu, wiesz, przyszła i namalowała całe mury, wiesz, wzdłuż takiego wiaduktu i jest to wszystko żołnierze wyklęci, no. I kurde, żygać mi się chce po prostu. No to, wiesz, warszawskie organizacje powinny się jakoś zgrupować, nie wiem, ile to ma metrów, no ale z 20 chłopa i jazda. Nie, no wiesz, z czymś takim to się nie ma co pieprzyć, wiesz, markerem to od razu bierzesz, kurde, od razu takie butelkę farby i od razu, wiesz, rzucasz nie, tak. Nie, są takie właśnie spraye dalekodystansowe, które mogą na parę metrów do góry, także no, farbą nie trzeba się bawić. To by się przydało coś takiego, wiesz, taka polewajka, jaką ma policja, wiesz, do rozpraszania tłumów, tylko właśnie nie z wodą, tylko... Tak, takie właśnie podobne, właśnie rozpryskowe, tak. Myślę, że to by dało radę, no ale ja nie jestem z Warszawy, ale... Ale słuchaj, zachęcam wszystkich towarzyszy z Warszawy do działania. Nie mogą takie rzeczy być faszystowskie. Słuchaj, gdybyś tym się zajął, no to pewnie cię przymkną, ale ja ci zapewnię, wiesz, kampanię międzynarodowego poparcia, no, za walkę z faszyzmem. Będziesz... Nie, no bo kurwa, trzeba się tym zająć. No nie. Ale to Warszawo, zajmij się tym. Ja nie wiem, jak mieszkańcy Warszawy mogą na takie coś pozwolić. No pozwalają, no co to wiesz. I co tam jeszcze? Ale... Słucham? Wiesz co, bo mamy godzinę, to tak? Wrócimy za 2 minuty, dobra? Słuchaj, to ja mam do ciebie taką propozycję. Tak. No, uznałeś, że to co robię jest jednak troszkę potrzebne. No na pewno to jest potrzebne, to jest oddziaływanie na większą skalę. Więc no, ponieważ się określa się jako maoista, to jest taka strona, która nazywa się Maoistowski Projekt Dokumentacyjny. Nie wiem, czy znasz? Nie. No to sobie wpiszesz w Google Maoistowski Projekt Dokumentacyjny. To jest to, co robili ci trzecioświatowi maoiści, zanim się rozpadli. I oni tam rzucili sporo właśnie fajnych tekstów. No i między innymi, jak właśnie rozmawiałem z Bruno Drweskim, no to ja go tam spytałem rozmawialiśmy o Mao Tse-tungu, ale nie tylko o tym, co robił, ale także o tym, co pisał. No i Bruno Drweski właśnie zafascynował mnie, mówiąc o tym, że Mao był właśnie takim teoretykiem, filozofem, wiesz, no. Ja, jako osoba, która z myślą Mao Tse-tunga zbyt wiele nie miała do czynienia, raczej znam go od praktyki, no to chciałbym się tym mało zająć i w dodatku ci maoiści polscy, czy trzecioświatowi maoiści, oni ileś tych tekstów wskanowali i wrzucili do internetu. Więc piszesz sobie maoistowski projekt dokumentacyjny, tam masz zakładkę Mao Tse-tung i tam jest mnóstwo takich tekstów, i są tam dwa teksty chyba z 1937 roku. Jeden o strategii, drugi o taktyce, czy jakoś tak, ale tych tekstów mało jest więcej. A jak gdybyś chciał to nagrać w formie audiobooka, no to byłbym naprawdę bardzo wdzięczny, no bo oczywiście taka działalność, jaką prowadzisz, jest ważna, ale to jest działalność, która no po pierwsze jest na skalę lokalną, a po drugie no, ty jednego dnia pójdziesz i coś zamalujesz, 2 dni później ktoś pójdzie i to zamaluje, to ty zamalujesz. Nie, tak szybko nie ma odpowiedzi. No, ale to wiesz, to jednak to nie jest wieczne. Nagranie takiego audiobooka, nawet jeśli wrzucisz go na mój kanał Towarzysz Michał i ten kanał miałby zniknąć, no to jednak, jeśli ludziom się to spodoba, to mogą sobie to zapisać, sam sobie możesz to rozpowszechniać, także taki plik MP3, czy też właśnie w wersji właśnie filmowej, no to jest coś, co
no może spopularyzować twoją myśl, to by byłoby, wiesz, no dobre zarówno dla mas, które chciałyby się zainteresować czymś więcej maoizmie, to pewnie byłoby też dobre dla ciebie, bo jeśli akurat maoizm cię inspiruje, to są teksty Mao, których pewnie nie znasz, no więc mógłbyś... Oczywiście. Mógłbyś, jeśli nie... Więc ja czekam właśnie tutaj na jakąś twoją deklarację i audiobooki, no, że zacznie się nagrywać. Jest całe Mao do nagrania. No, przemyślę to. Ale nad czym ty się w ogóle zastanawiasz? Nad czasem. Ale co to... Czym ty jesteś takim zajęty, że jest coś ważniejsze od propagowania maoizmu? Co może być ważniejszego od propagowania praca. Maoizmu? Praca? No, praca połączona ze studiami. No dobra, no ale to... No rozumiem, że nie możesz zrezygnować z pracy, nie możesz zrezygnować ze studiów, ale to możesz zrezygnować na przykład ze snu. Sobie myślę, towarzyszu, że o wiele są młodsi towarzysze i oni mają tylko szkołę, więc oni by się tu tak idealnie nadali. No dobra, wiesz, no nie, wiesz, żarty żartami, ale to gdybyś kiedyś się nudził i tak właśnie miałbyś się obudzić pewnego dnia i sobie myślisz, mam dużo wolnego czasu dzisiaj. I chociaż akurat nagrywanie audiobooku to tak niedobrze jest, tak wiesz, tak robić w taki sposób no, improwizacyjny, to lepiej sobie to nastawić na dłuższy okres i po prostu codziennie nagrywać 20-30 minut, tak żeby wiesz, no za bardzo się nie zmęczyć, bo to jest wkurzające takie nagrywanie. Ale tak wiesz, jak robisz codziennie 20-30 minut takiego czytania, później sobie to znajdziesz dzień na to, żeby to zmontować, no to jest do ogarnięcia, nawet jak człowiek, wiesz, no ja nie wiem, jaką ty wykonujesz pracę, ale mogę ci powiedzieć, że moja praca nie jest lekka. Ja ciężko pracuję, ale ja mi to jakoś nie przeszkadza specjalnie w mojej działalności. No. Wiesz, tylko ty się jeszcze nie uczysz. Jak to się nie uczę? No w rozumieniu czasowym, tak, jako student. No tak, ale wiesz, jak się uczyłem, to też robiłem portal. No, Lewica bez cenzury to było wtedy, jak studiowałem. Ale pytanie, jak się uczyłeś, to też pracowałeś? A, od tej strony. No, no nie właśnie, na pełen etat. No. No właśnie. No, dorabiałem. Były takie momenty, że dorabiałem. No. Ale to... Czyli... No ale wiesz, no... Rzucam poza rozwagę, albo dla ciebie, albo jak tam, jeśli masz kogoś, no to, bo to są, wiesz, to chodzi o to, że po prostu, no, powiedziałeś, że jesteś na 5. roku, tak? Czyli, tak, czyli już nie jesteś osobą najmłodszą już i raczej, no to wiesz, no, przychodzi taki moment, kiedy także no, działalność polityczną, no to wiesz, już się robi jakby bardziej na serio, no bo to wiesz, takie mazanie to jest dobre, ale to jest głównie działalność, którą zawsze w różnych organizacjach politycznych to jest działalność młodzieżówki. Młodzieżówki, czyli ludzi takich, wiesz, tam będących raczej w liceum, a nie na studiach, a jeśli na studiach, to raczej na tym pierwszym, drugim roku. No. Nie wiem, czy ty akurat tym się interesowałeś, ale właśnie takie roki, które ja, to jeszcze się tym mocno zajmują. No dobrze, no to wiesz, to po prostu człowiek wykształcony komunista może no ze swojego no mózgu zrobić mieć więcej pożytku dla komunizmu niż akurat sprejując. No, to jest ważne, ale to jest dobra robota dla komunisty, który ma lat 14-15, który jeszcze nic nie czytał. No, bo to po prostu no, nie ma, no, trudno takiemu człowiekowi powierzyć, nie wiem, napisanie tekstu, bo wiadomo, że nie napisze. No. Więc taki, który nic nie potrafi, to niech sprejuje i klei plakaty, no i rozdaje ulotki. A jak już ktoś jest w stanie no, operować pewnymi pojęciami, no takim najlepszym sprawdzianem to jest po prostu wystawić go do dyskusji z antykomunistą, czy on jest w stanie sobie poradzić w dyskusji, tak. Wiesz, no. I no, ja mam nadzieję,
wierzy, że tam sobie jakoś pewnie byś w stanie był poradzić. Więc no. A czy ty piszesz? Nie zajmuję się. Czyli to ty nie piszesz, nie nagrywasz audiobooków. Ale działam. Działasz, tak, działasz. To co, towarzyszy, bo ja 20 muszę wyjść, to może apel na koniec tych trzech odcinków. No to ten projekt mój poniekąd powstał, no przede wszystkim, żeby uświadomić, że nasze ruchy mogą być inwigilowane, więc jeżeli tu ma powstać jakaś silniejsza organizacja, to pamiętajcie, że w niej mogą być konie trojańskie, tak? Więc po prostu... Dlatego działam sam. No tak, ale trzeba... Słuchaj, no jeżeli będziesz chciał tam na prezydenta, to tam będzie trzeba jakoś zorganizować się. A nie, no wiadomo. No właśnie, dlatego ostrzegam się. A czy ty się włączysz? Czy ty się włączysz towarzyszu, w kampanię prezydencką? Towarzyszu, oczywiście, no ale stop. No, mamy bardziej jakiegoś, będziemy mieli jakiegoś bardziej komunistycznego kandydata. Czy będzie jakiś bardziej komunistyczny? Tak. A nie wiem, jak chcesz, to ty się możesz zgłosić, bo mi to w sumie się nie spieszy. Ja musiałbym się z Francji przemieścić. No jakby ktoś z Polski chciał powiedzieć, ja chcę być komunistą, no to mówię, no to tym kandydatem na prezydenta. A mówię, dobra, bierz sobie to. Ja chętnie takiego wylansuję, tylko żeby on spełniał jakieś kryteria, no to nie może być debil. I to nie może być osoba. Aha. Chodzi o prosto o najwyższe poparcie. To jest 19, więc chyba zakończymy. No dobra. No to śmierć kapitalizmowi. Teraz mogę to powiedzieć, bo już ja jestem jako osoba rzeczywista, nie fikcyjna. Dobra. No to nie dzięki, nara, pozdro. Niech żyje komunizm. Dokładnie.